Dzień dobry, witam wszystkich po weekendzie. Pewnie tak wielu z Was się zastanawia, co tam pan Kaczyński z Morawieckim wymyślili. Jakiś nowy ład. Dzisiaj Morawiecki wsiada do busa, opowiada, że jedzie rozmawiać z Polakami, jak to wspaniałe pomysły PiS przygotował, a na pytanie dotyczące podwyższenia składki zdrowotnej ucieka i nie mówi nic. No właśnie, to jest ta ściema wykonania PiSu, to jest kolejna nowa inżynieria finansowa, ale pan Morawiecki jest specjalistą, jeżeli chodzi o inżynierię finansową. Przypominam, to jest ten pan, który przepisał majątek w wysokości, nikt już tego nie wie, ale na pewno kilkudziesięciu milionów złotych na swoją żonę i nie chce ujawnić tych wielkich milionów, które gdzieś tam chowa. Ale czego się dowiadujemy? No dowiadujemy się tego, że miała być pomoc dla przedsiębiorców, a sytuacja jest taka, że przedsiębiorcy zapłacą znacznie większe podatki i to miała być aktywna walka po kryzysie. No ja przypominam, panie Kaczyński, panie Morawiecki, że to nie rząd poprzez rozdawanie pieniędzy przedsiębiorców i Polaków tworzy nowe miejsca pracy, tylko nowe miejsca pracy tworzą się z pracy. Przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy naszych przedsiębiorców. No i co w związku z tym trzeba im zrobić? Trzeba im dołożyć kolejne opłaty, dopłaty, czyli ludzie, którzy dobrze zarabiają, ludzie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, mają być karani przez PiS. No i jeszcze w związku z tym mają być stworzone nowe miejsca pracy. Totalna ściema, ale też szczególnie tutaj chciałem kilka zdań powiedzieć na temat tego, jak te zmiany mogą mieć negatywny wpływ na samorządy, które poprzez tak zwaną kwotę wolną od podatku, bo to jest tak zwana kwota wolna od podatku, naprawdę stracą gigantyczne pieniądze, jeżeli chodzi o własne budżety. A z tych budżetów przede wszystkim realizowane są inwestycje, a szczególnie inwestycje realizowane przez małych naszych lokalnych przedsiębiorców. Także de facto Kaczyński z Morawieckim stworzyli wielką ściemę, żeby w tej chwili ludzie nie mówili o tym, jak prawica wewnętrznie jest podzielona, jak kupczą między sobą. I ta bajeczka ma pokazywać, jak pan Morawiecki zajmuje się przedsiębiorcami, a realnie przedsiębiorcy, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, zapłacą wyższe podatki, a samorządy nie będą miały inwestycje na szkoły, przedszkola i wiele innych rzeczy. Tak wygląda nowa ściema w wykonaniu Morawieckiego. Miłego dnia, miłego tygodnia.